Witam w dźwiękach skrzyżowania kultur. W tym odcinku opowiem o fletach świata. Flety należą do grupy instrumentów dętych. Źródłem dźwięku jest drgający wewnątrz fletu słup powietrza. Wysokość dźwięku zależy od długości rury. Im dłuższy flet, tym niższy dźwięk. Materiałem do wykonania fletu może być bambus, drewno, metal, złoto, srebro, kamień, plastik, a nawet glina. Najbardziej znane odmiany fletów to flety poprzeczne, trzymane w takiej pozycji, oraz flety proste, trzymane w takiej pozycji. Historia fletu sięga 38 tysięcy lat wstecz. Na świecie istnieje olbrzymia mnogość i różnorodność fletów. W tym odcinku zaprezentuję Wam 5 rodzajów fletów pochodzących z odległych od siebie zakątków świata. Usłyszeliście flet poprzeczny. Jest on fletem metalowym, stosowanym głównie w muzyce klasycznej. Taki rodzaj fletu możemy spotkać również w innych gatunkach muzyki. Ten flet nazywa się kawal, pochodzi z Bułgarii, chociaż jest bardzo popularny w Kosowie, w Albanii, w Rumunii, a także w Grecji. Prosta rurka, otwarta z obu stron. Flet posiada 8 otworów, zakrywamy je, odkrywamy i w ten sposób wydobywamy różnej wysokości dźwięki. Instrument jest bardzo popularny wśród górskich pasterzy. Wykonuje się go na ogół z drewna moreli, śliwki, bukszpanu albo jarzębiny. Zdarza się, że kawale wykonuje się z plastiku, z rogu bawołu albo z metalu. Kolejny flet to perski ney. To instrument trzcinowy. Najstarsze wzmianki o nim pochodzą sprzed 3000 lat z Egiptu. Instrument jest bardzo popularny w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Iranie. Pomimo wyjątkowo prostej konstrukcji, technika gry należy do najtrudniejszych na świecie. Grający artysta wkłada sobie rurkę, flet, obręcz metalową, którą ta rurka się kończy, pomiędzy dwa przednie zęby i w ten sposób gra melodię. Thank you.
Flety w Indiach nazywamy bansuri. Są to flety bambusowe, różnych długości. Malutkie flety grają wysokie dźwięki, a długie flety grają dźwięki niskie. Posłuchajcie dźwięku bansuri. Dizzy to instrument chiński, bambusowy flet, który trzyma się w pozycji poprzecznej. Posłuchajcie jego dźwięku. Kena to dęty instrument drewniany pochodzący z Ameryki Południowej, a konkretnie z Peru. W dawnych czasach wykonywany był z kości lam. W języku Inków kena oznacza coś bardzo podziurawionego. Najstarsze instrumenty były konstruowane z kości ludzkich, ze srebra, ze złota i z gliny. Posłuchajcie dźwięku keny. Dawno, dawno temu w zimnych dolinach Europy mieszkali sobie nomadzi. Przemieszczali się z miejsca na miejsce, nie mieli własnego domu, tylko mieszkali gdzie popadło. Wśród tych nomadów żyła sobie mała dziewczynka o imieniu Emma. Jak nomadzi zatrzymywali się na spoczynek, to Emma śpiewała pięknym głosem najróżniejsze pieśni. Pewnego razu Emma poszła do lasu. Nagle usłyszała bardzo dziwny dźwięk. Rozejrzała się i na gałęzi zobaczyła przecudnego ptaka. Ten ptak miał bardzo długi dziób. Wydawał niesamowity śpiew. Emma chciała imitować tego ptaka i chciała stworzyć taki dziób z własnych dłoni. Jak dmuchnęła, to nagle wydobył się z jej ust niesamowity dźwięk. I Emma zauważyła, że jak przykładała dłonie do ust, to jej usta wydawały zupełnie inny dźwięk. W drodze powrotnej do obozowiska Emma znalazła gałązkę pustą w środku. Spojrzała w nią, a następnie przyłożyła do ust i dmuchnęła. Gałązka wydała przepiękny dźwięk. Rozradowana Emma wróciła do wioski i od tamtej pory ludzie zaczęli grać najróżniejsze melodie, dmuchając do takich przedmiotów pustych w środku. Zbierali rogi zwierząt albo gałęzie, przykładali do ust i grali najróżniejsze melodie. Wiele wieków później potomkowie Emmy wpadli na pomysł, ażeby w tych rurkach robić dziurki i zatykać te dziurki palcami i wygrywać najróżniejsze melodie. I tak oto powstał flet.